Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, w odcinku o perfumach Zary. Dzisiejszy odcinek poświęcę właśnie dzisiejszy filmik bardzo popularnym perfumom Zary, a mianowicie chcę tu Wam przedstawić trzy bardzo fajne zapachy, które uważam, że warto mieć w swojej kolekcji. Są one bardzo ciekawe, niezależnie tu od pory roku, chociaż akurat dwa z nich świetnie się spełnią, sprawdzą tutaj na tam gorące popołudnie, więc koniecznie zostańcie ze mną, pokażę Wam to przy perfum. Tak jak tu we wprowadzeniu wspomniałam, odcinek będzie poświęcony bardzo popularnym perfumom Zary. Ja sobie przyniosłam tylko trzy zapachy, którymi dzisiaj będę Was tutaj będą mi towarzyszyć i będę Wam właśnie przedstawiać. To są perfumy, które gościły już u mnie w odcinkach, ale w związku z tym, że jest świetna pogoda, bardzo ładnie, bardzo słonecznie i szukamy takich też odpowiedników perfum, które możemy ze sobą zabrać na wakacje, to Wam chciałam przedstawić takoweż trzy zapachy. Pierwszym zapachem, który bije tu rekordy popularności, ale także ja go bardzo lubię, jest to zapach, który się nazywa Ultra Juicy. To jest Day Collection Zary. Ta buteleczka jest bodaj 100 ml, słuchajcie. Nie, przepraszam, Zara robi 90. I jest to zapach, który ja poznałam dzięki temu, że wyczytałam, że jest to zapach imitujący kolekcję Dolce & Gabbana cesarzową La Imperatrice i jest to bardzo taki zapach owocowy, kwiatowy, świetnie się sprawdzi właśnie na takie gorące, słuchajcie, pogody. Jest to główne nuty, to jest tu gruszka, słuchajcie, jest gardenia i też piżmo. Opisywany jest jako taki zapach właśnie laktoniczny, akwatyczny. Ja bym nie powiedziała, że on jest pudrowy czy w zasadzie akwatyczny, bo dla mnie on nie ma żadnej nuty wodnej. Dla mnie ten zapach jest bardzo owocowy, gdzieś tam jest ta gardenia, ale ona nie jest tu taka bardzo, bardzo dominująca. Jest lekko świeży, znaczy on jest bardzo świeży, ale jest lekko kwiatowy, może tak? Bardziej by mi wydawał się tu zapachem takim typowo owocowym i ja za taki go postrzegam. Powiem Wam, że mam dni, kiedy go porównuję do cesarzowej tu Dolce & Gabbana, tej słynnej kolekcji perfum właśnie imitowanej Tarotem. Mam wrażenie, że on jest bardzo zbliżony, bardzo, bardzo jest takim odpowiednikiem, który jeżeli nie chcemy wydać dużo pieniędzy, aczkolwiek ta wersja Dolce & Gabbana cesarzowa L'Imperatrice jest dość tania tutaj. Ja myślę, że można za 29 funtów dostać, więc no, ale nadal jest to połowa ceny właśnie Ultra Juicy. Jest to świetny zamiennik. Według mnie świetnie się sprawdzi właśnie na gorące, upalne dni, upalne popołudnie. Chcemy być takie rzeźkie. Nie jest aż taki, słuchajcie, słodki. Gdzieś mi brakuje tej cukierkowatości właśnie cesarzowej, ale mówię, są dni, kiedy ja się nim pryskam i mam wrażenie, że użyłam L'Imperatrice z Dolce & Gabbana. Piękny, piękny zapach. Ja myślę, że moja kolekcja się powiększy z Zary, bo mam ochotę jeszcze na dwa, ale nie mam kiedy wyjść, mimo że Zara jest niedaleko, ale to tak jest. Szef bez butów chodzi. Także to jest mój taki zapach, który warto mieć. Muszę przyznać się, że bardzo mile widzę, że Zara dba o opakowanie buteleczki. Naprawdę na tak niskie ceny tych perfum, one są bardzo ładnie tutaj jakby skomponowane i przede wszystkim opakowanie jest bardzo, bardzo fajne. Takie estetyczne, mnie się to bardzo podoba, nawet jak wydajemy te 12,99, to jest to mile widziane. Następny zapach, który, słuchajcie, mnie uwiódł, ja nie mam pełnej pojemności, ale kupiłam, jak stałam właśnie w Zarze tutaj pociuchy, to sobie tak przyglądam te zapachy i mówię, w zeszłym roku kupiłam zapach, który się nazywa Waterfall Broom. Jest to taki zapach cytrusowy z białymi kwiatami, troszkę pudrowy. Ja nie wiem, dlaczego zawsze podaję Fragrantica, że to są zapachy
pudrowe, dla mnie one nie są. Głównymi nutami jest tu grejpfrut, mandarynka, jaśmin, magnolia i piżmo. Słuchajcie, ten zapach jest zrobiony, wykreowany może tak, przez Jo Malone. Ona osobiście właśnie wypuściła też takie zapachy dla Zary, ukłon w stronę Zary, że właśnie się do nich zgłosiło, czy ona nawet chciała dla nich. Opisywany jest jako zapach akwatyczny i kwiatowy z 2021. I słuchajcie, tu akurat się z tym zgadza. Ja mam taką travel size z serii Zara Blossom. To jest taki fajny, jak ja to mówię, rolonik. On mnie od razu urzekł, bo rzeczywiście macie wrażenie, że jesteście nad wodą, gdzieś są te lilie wodne, was otaczają, jest taki podmuch wiatru fajny, taka bryza morska i tak się czuję, a gdzieś mi tam, nie wiem czemu, wydaje mi się, że jest bez, jednak tego bzu nie ma, jak tak to czytam w nutach, ale właśnie to jest taki pośredni zapach, bardzo akwatyczny, bardzo morski, bardzo świeży, bardzo gdzieś tam kwiatowy, który będzie Wam towarzyszył w ciągu dnia i dodawał takiej klasyczności, bo on jest takim zapachem trochę plastycznym właśnie przez te nuty kwiatowe. Bardzo mi się podoba, naprawdę fajny zapach, taki przezroczysty, bardzo czysty, a jednocześnie kwiatowo-owocowy. Zastanawiam się, żeby kupić większą pojemność, no ale skoro mam już tą, to może nie będę szaleć, może nie jest to. I bardzo ładne pudełeczko, takie właśnie fioletowe mnie przyciągnęło, bo myślałam, że będzie bardziej bzowy ten zapach. Kolejnym zapachem, i tu już trzecim, do którego zdążam, jest zapach, który bije rekordy popularności, jego ciągle nie ma, słuchajcie, jak się pojawi, to znowu znika, lepiej zamówić online, a więc mowa tu o Red Temptation Eau de Parfum, wielkiej butli, ona już jest taka konkretna, bym powiedziała, naprawdę ciężka, więc ciężko ją zabrać ze sobą, ale można dostać jeszcze mniejszą pojemność, z 2020, z koriandrem, z szafronem, ze gorzką pomarańczą, z jaśminem pralinkowym, takim nutą, jest tu nuta takiego mchu i ją wyraźnie czuć, i piżma. Zapach, który jest jakby jedną z imitacji Baccarat 540. Ja tu się zgodzę, że on jest, ja zrobiłam specjalną recenzję i Was zapraszam, ja podepnę ją tutaj właśnie po to, co nagrywam, pod ten odcinek. Piękny, piękny zapach, ale słuchajcie, ja Wam powiem, ja w tej swojej recenzji powiedziałam, że on jest bardziej płaskim zapachem i podtrzymuję to, odkryłam Tinare z La Covente, takiej wegańskiej, odzwierciedlenie, też zapraszam Was do tego odcinka i w ogóle do pomochania Tinare, to są niesamowite zapachy. Natomiast wydaje mi się, że ten jest bardziej mszany właśnie, jak się nim psikniecie. Ja odczuwam na innych osobach, że one się psiknęło właśnie róż Baccarat, bo jest ta piękna słodycz, jest to taka cukierkowość, jest to otulenie, jest to takie właśnie ta kobiecość, taka otulająca, cukrowa wata. Ale po jakimś czasie on się robi właśnie na mnie taki, taki efekt mchu i ja nie mogłam go jakby zwerbalizować, sprecyzować tu, ale właśnie to jest taki zapach troszkę drzewny, gdzieś tam dodane takie korzenie, taka ziemistość, ja o tym mówiłam. A teraz wiem, że to na pewno jest mech i słuchajcie, taki mszany zapach i ten mech na mnie bardzo, bardzo góruje, nie wiem jak na Was, jeśli macie ten zapach, to koniecznie napiszcie. Ale właśnie on jest taki, pierwsza nuta cukierkowa, a później jednak robi się bardziej drzewna i taka trochę orientalna. Ja bym wolała więcej tej cukrowatości, dlatego tu prym wiedzie u mnie Tinare. Słuchajcie, to są moje trzy zapachy, które ja Wam gorąco polecam. Uważam, że są warte posiadania w swojej kolekcji, żebyście miały je w swojej kolekcji. I to jest moje takie ścisłe top 3. Ja oczywiście zakupię więcej tych perfum. Mam nadzieję, że Wam je wkrótce przedstawię, bo to są interesujące zapachy. Napiszcie koniecznie, które zapachy właśnie dla Was, Zary, są takimi odkryciami bardzo pozytywnymi. Lubicie je, cenicie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do szerowania moich odcinków, moich filmików, oczywiście lajkowania i czekam niezmiennie na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.